Cześć, witam wszystkich. Myślę, że każdy z nas ma taki moment, że kupuje jakiś gadżet, jakąś rzecz i już po powrocie do domu i podłączeniu wszystkiego żałuje, że w ogóle udał się do sklepu i że w ogóle dał się na to namówić. To właśnie zdarzyło się teraz mi i zawsze wierzyłem w to, że głównym powodem robienia filmów w YouTube jest dzielenie się z wami moją opinią na temat jakichś tam produktów, prawda? No i tym razem niestety nie mam nic dobrego do powiedzenia. Zainwestowałem w monitor. Kupiłem sobie monitor firmy Benku. Jest to model EW2430. Przyznam szczerze, monitor urzekł mnie tym, że jest wykonany naprawdę w bardzo solidny sposób. Wygląda bardzo, bardzo dobrze. Ma śliczną podstawkę wykonaną z takiego aluminium podobnego tworzywa. Nie jestem szczerze mówiąc pewien, czy jest to aluminium, natomiast no, naprawdę wygląda to bardzo solidnie, solidna podstawka. Urzekło mnie też to, że ma hub USB, czyli do mojego MacBooka Pro w sam raz, prawda, który mój laptop ma tylko dwa wyjścia USB, więc dla mnie to rozwiązanie było rewelacyjne. Ma też wbudowane głośniki, co kompletnie akurat nie grało dla mnie roli, bo i tak mam podłączone głośniki zewnętrzne. No i jedna bardzo ważna rzecz, która jak kupujecie monitor, to zapewne też jakby staraliście się jakoś tam zorientować i dochodzicie do momentu, że nie chcecie kupować już TN-ki, czyli monitora z matrycą TN. One mają dobry czas reakcji, natomiast no, dochodzi do tego, że chcecie zainwestować w monitor z matrycą IPS lub z matrycą VA. No i właśnie otarłem się tutaj o taką matrycę VA, kupiłem monitor Benku EW2430 i mój Boże, jak jestem zawiedziony. To jest ten monitor, który widzicie tutaj przed sobą, prawda? To jest monitor 24-calowy, 1920x1080, czyli tam Full HD, prawda? Natomiast coś wam pokażę. Mamy tutaj odpalony pulpit systemu Mac OS 10 i coś wam pokażę. To są zegary, które mam tutaj w dashboardzie i pokażę wam coś. Ja wiem, że kamera nie wyłapuje tego tak, jak ja to widzę, natomiast tu widać drastyczne, ale to po prostu tragiczne zmiany w kolorach, prawda? Czas reakcji tego monitora to jest absolutna tragedia, prawda? Tu nawet przełączając pulpit widać smużenie ekranu, ewidentne. To jest rzecz, do której nie będziecie w stanie się przyzwyczaić, uwierzcie mi. Także robię to wideo, to nie jest recenzja, nic z tych rzeczy. Natomiast jeszcze wam coś pokażę, może przy ruszaniu stroną internetową. Ja nie wiem, być może moja kamera tego nie wyłapuje. Ja mam tam prosty aparacik, którym robię ten filmik i naprawdę nie wiem, czy wy to widzicie. Natomiast uwierzcie mi na słowo, jeżeli przyjdzie wam do głowy kupować monitor z matrycą VA, nie róbcie tego, na Boga błagam, nie róbcie tego. Będziecie strasznie, strasznie zawiedzeni, nawet przy przeglądaniu stron internetowych. Przy oglądaniu filmów, przy przełączaniu się między pulpitami widać po prostu smużenie jak jasna cholera. Broń Boże, nie róbcie tego. Ja się naciąłem, mam nadzieję, że dzięki temu, że podzielę się z wami tym, wy się nie natniecie po prostu na taką mukę jak ja. Ja oczywiście zanim kupiłem ten monitor, czytałem na jego temat i w ogóle wszyscy wypowiadali się w superlatywach i nikt mnie kurwa nie ostrzegł, że właśnie tak jest, prawda? Okej, okay, może to jest, wynika z mojej jakiejś tam niewiedzy na temat monitorów, na temat tych matryc. Nie wiedziałem, że ten czas reakcji jest mniejszy niż w TN-kach i w IPS-ach. Natomiast no po prostu jakaś masakra. No. Piękny monitor, ślicznie wygląda, stawiacie na biurku, jesteście zadowoleni, włączacie system i po 2 minutach już po prostu przeklinacie dzień, w którym go kupiliście. Więc przestrzegam, pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję, że to komuś pomoże dokonać wyboru. Także już naprawdę lepiej kupcie sobie jakiegoś zwykłego Samsunga TN-kę i za 600 czy za 500 zł i będzie ona lepsza niż to. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.